Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. Teraz wam pokażę, jak zrobić sok, nie wiem, koktajl z mandarynek, które na przykład nam zamarzły na dworze. Te mandarynki były twarde, nam zamarzły na klamot. Teraz są bardzo miękkie. Takie są, o, jak widzicie, o, miękkie. Czyli są do dupy. Nie nadają się, trzeba je obrać, bo nic już z tym nie zrobimy, a takie rozciapciane mandarynki to się nie nadają do jedzenia za bardzo, bo są na miękkie. I teraz trzeba je obrać. Obieramy, szybciej obieramy, bo mi się klisz skończy i nie będzie ten. Dobra, mamy obrane mandarynki, już tu wcześniej trochę było obranych. I mamy tu takie, taki nóż, pokaż to tam. O, tu jest taki nóż i to normalnie mamy taki jakby a la blender. No i natykamy ten nóż. Tu mamy taki blender. To taki, nie wiem co to jest, taki robot, nie wiem co to jest. No i co to jest? Wody gazowanej? Nie wody, 100% robimy sok. I natykamy. Nakręcamy. No weź bliżej mi tu światła. Bliżej światła. No dobra, nakręć. No bliżej światła mi tutaj. O, i nakręcamy, ale bliżej światła daj, bo nie będzie widać jak się meli. O, koza za bardzo nie umie naciągać, ale się nauczy. I teraz robi blender. Włącza, coś tam włącza, o, duża koza tu pomaga. O, i meli. Przydaj to, bo to odtrunie. I melisz, nie? Meli i mieli. Mieli i mieli i normalnie tak o. Tego tu właśnie z takich tu przeterminowanych mandarynek. I zobaczymy, kto pierwszy idzie na odstrzał. Ktoś musi spróbować. Ja muszę spróbować chyba. Użyjcie, bo wam to wyleci. I normalnie mamy koktajl z takich przeterminowanych, przemrożonych mandarynek, które nam się zamroziły na mrozie. I lejemy pyszny koktajlek. Ja wezmę łyka, poczekajcie. O, tu pyszny koktajlek. Sorry za bałagan, ale czekajcie. Ogólnie powiem wam, że kuźwa, jakby tu trochę spirytusu wlać, to jeszcze by uszło, ale tak samo bez spirytusu to niestety nie polecam. Gorzkie jakieś sraczkę na pewno cała rodzina będzie miała po tym. Chyba, że się doleje spirytusu, wtedy mogą pić wszyscy, cała rodzina. I tutaj mamy te mandarynki, które się nie nadają nawet na koktajl. Takie mandarynki przemrożone możecie śmiało wyrzucić do śmietnika i zjedzą to fryganie sobie, czy tam ci inni, tak weganie. Bo ja tego pił nie będę, bo ja mam maniemy jelita bardzo drażliwe i mam łyka. O, już pierdzę. A co będzie dalej, ludzie? Już pierdy, pierwsze pierdy poszły, a gdzie dalej? Także nie polecam robić z takich mandarynek soku. Taki sok jest raczej taki dziwny w smaku. Ni to jabłko, ni to nie wiadomo co, takie dziwne. To by było na tyle. Jak ktoś chce ryzykować sraczką, to może sobie taki właśnie koktajlek piękny zrobić. To ładnie wygląda, ale chyba gazuje. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pijcie pyszne soczki. I zapraszam na inne filmiki na moim kanale i tam takie inne wierszyki i pierdolniki. Na razie, trzymajcie się, cześć, łapki w górę, pozdrawiam wszystkich serdecznie i zdrowia życzę, drugie soczku, mandarynków.